Stadion Narodowy w Warszawie. To tu Polska po raz pierwszy pokonała Niemców. To po tej murawie biegał Cristiano Ronaldo. To tu Robert Lewandowski strzelił pierwszego gola na Euro 2012, wlewając w serca naszego narodu wiarę i nadzieję, że to jest właśnie ta chwila. Ta, w której polski futbol wróci na szczyt. Cóż, obecnych piłkarzy już nie zmienimy. Jedyne co możemy teraz zrobić, to zacząć od początku. Od najmłodszych. Znajdujemy się na Żoliborzu, dokładniej na ulicy Rudzkiej, na jednym ze stosunkowo nowo powstałych Orlików. W tle rozgrywany jest właśnie turniej rodziców i ich dzieci. Z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że to miejsce jest świadkiem perfekcyjnego wykorzystania tego typu obiektów. No to opowiedz kilka słów, co to w ogóle jest, jaka inicjatywa, co tutaj robisz? Miała być gra rodzice i dzieci, więc jest trzech rodziców, czasami może być więcej oczywiście, trzech rodziców i troje dzieci, no i gramy mecze, no i chyba kto ma więcej punktów, ten wygrywa cały turniej. No. Ogólnie, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No jest spotkanie chłopców, którzy trenują piłkę nożną w klubie Polonia Warszawa i rozgrywamy mecze mieszane, tak, z rodzicami, skompletowane z rodzicami. I kto jest inicjatorem? Inicjatorem jest trener chłopaków, pan Piotr Siechowicz. I uważa pan, że to jest dobre? Co pan o tym sądzi? Tak, myślę, że to jest dobry pomysł. Trochę tak integruje też rodziców z dziećmi. Uczą się dzieciaki trochę współzawodnictwa, także uważam, że to jest dobry pomysł. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. To w ogóle co pana skłoniło do organizacji takiego turnieju? Wie pan co, no przede wszystkim chłopcy, tak? Trenujemy 4 razy w tygodniu. W tym tygodniu mieliśmy mecz mistrzowskiego, więc zdecydowaliśmy wszyscy wspólnie. Zrobimy taki sobie turniej rodzinny w formule 3 plus 3. Znaczy 3 dorosłych i 3 dzieci. Tak? Mogą to być mamy, mogą to być tatowie, mogą to być dziadkowie, mogą to być babcie. Tak zdecydowaliśmy, wszystkim się ta formuła spodobała, więc zdecydowaliśmy, że taki turniej zorganizujemy. A jak pan w ogóle się pracuje z dziećmi? Zupełnie inaczej niż z seniorami. Dzieci bardzo się cieszą poprzez zabawę, poprzez zdobywanie nowych umiejętności, nauczenie się tych elementów ABC dla piłkarskiego i wykorzystanie tego w meczu. Fajne zawody, duże napięcie, także zaangażowanie, także naprawdę. Tylko pozazdrościć takiej atmosferze, takich turniejów. Oby tak częściej wszyscy organizowali takie rzeczy. Dziękuję bardzo, naprawdę. Proszę. Kontynuujemy naszą podróż po Żoliborzu. Przyszła kolejna ulica Potocką, a konkretnie na świeżo wyremontowane przy niej boisko. Jeszcze rok temu panował tutaj kompletny nieład.
Zamiast trawy była tylko ubita ziemia, zamiast bramek same słupki. Teraz, po remoncie, mamy świeżutką trawę, zresztą bardzo elegancką, nowe bramki pełnowymiarowe, świeże siatki, a także nowoczesne ławki rezerwowe. Zobaczmy, jak to wpłynęło na frekwencję. Jak zresztą doskonale widać, nowe boisko frekwencji nie zmieniło w ogóle, a to za sprawą pewnego małego szczegółu. Mianowicie zamkniętych wrót. Jednak proszę się nie martwić, przecież obok znajduje się bardzo nowoczesny tunel prowadzący do równie nowoczesnego stadionu, na który zawsze można przyjść i zawsze można sobie pobrać. Oto on. Poszliśmy nieco dalej. Jesteśmy na Bielanach, a konkretnie na również jednym ze stosunkowo nowo powstałych pomników. Jak mogliście Państwo zobaczyć, boisko jest dostępne, furtka jest otwarta, jednak Orlik świeci pustkami. I tu warto zadać sobie pytanie, dlaczego? Bemowo, ulica Obrońców Tobruk. Jeden z najlepszych ośrodków piłkarskich w Warszawie. Zamknięty. Dlaczego więc niektórzy grają? Sprawdziliśmy. Idąc za radą pani z Obrońców Tobruku, wylądowaliśmy przy szkole na ulicy Oławskiej, także na Bemowie, która również posiada całkiem nowe boisko. Jak informuje nas ta kartka, to boisko także jest nieczynne. Ciekawa sprawa znajduje się także po mojej prawej stronie, mianowicie jest to ogłoszenie burmistrza dzielnicy Bemowo miasta Warszawy o otwartych boiskach. Warto spojrzeć na godziny otwarcia dostępności tych boisk. Mamy warunki. Ten stadion jest tego najlepszym przykładem, jednak nie umiemy ich wykorzystać. Bez zbędnego gadania. Powiem tylko, dajmy szansę młodym.